Ja nie zrobię. Sparaliżowany kierowca autobusu. Nie wiem, co mi chcesz śpiewać na ten temat. Dawid podsiadł, dałby radę, zobaczymy, czy ty dasz. No to pośpiewamy o kierowca. Dobra, kierowca. Jedziesz równie. Zapraszam wszystkich fanów hip-hopu do podniesienia jednej ręki na głowę. Dziękuję. Kierowca. Widzę tutaj przestraszonego chłopca. Miał kartę peka, miał bilety, ale i tak go dojebał tam kanar. Niestety, a wiesz dlaczego? A wiesz dlaczego? Bo kurwa bilet to nie odbiłeś, kolega. Ja jadę tutaj, lecę super. Jestem trupem, a ty 140 w dupę. Ja lecę dalej. W tym autobusie miałeś przejebanej. Tomasz, który mu znali i udawał, że jest niby sparaliżowany, ale i tak dostał mandat, lecę a kapela, a ty się nie wypłacisz do tego. I spierdzielaj. Nie, takich wulgaryzmów nie używam. Trzymaj mikrofon. Dobrze! Dobrze, Lody. No to teraz przyjacielu numerek jakiś powiem. Cześć, żartowałem. Nie, po pierwsze cię. Pierwszy lecz. Wojna domowa. Dobra, na początek jestem taki wystraszony, powiem prawdę, w sumie jesteś taki brzydki, że nawet Bejder nie wierzy, jak na ludzie. To jest proste, ej się tu ziomeczku zastanów, powiem ci, to jest tak, jaki ty, jaki tam wojna domowa, przylepaj tutaj ziomuś, bo nie masz gdzie wracać na domu i to jest proste, i to jest proste i właściwie bardzo łatwe, no to pozdrawiam twoją bandę i to jest tak ziomeczku, pozdrawiam twoją bandę z tego miejsca. Powinna tam coś tam, że tylko pieniądz się liczy i kwiatą cała sala. Masz piątaka i wypierdalaj! Zmianka, bez tematu, no name, 30 sekund. Nie 30 sekund, nie znowu no name. A to jest taki złowrogi hit. Przygotujcie się na rozpierdol, kiedy będzie jego wejście. Dobra, wjeżdżam, wojna domowa, ziomek. Miałeś wojnę z Karolem Krawczykiem, był też Norek. No dwa lata, ja cię tu wykluczam, miałbyś mnie w uszach, ją. Lecę dalej, chodzę tutaj, masz przejebane. Kalina ci nalała trochę zupy na talerz, ale nie było jej. Ale nie było jej. I przyszedł Norek, jak nie opłacę te zlodówki też. No! Wojna domowa, nawet nie nawijałeś tam na temat ziomal. Pozdrawiasz moją pannę? No to fajnie. Może też się pozdrowi, jak ją ktoś poznam. Dobra, chcesz być na jądrach jak Norek? No to wjeżdżam z tematem. Chcesz być jak Norek? To łap za kiełbasę! I proszę! Tutaj jej ziomeczek stręci tutaj po kablu. A tak w ogóle, mówisz, że będzie rozpierdol w moim wejściu domu. No już zrobiłeś swój w domu. I to jest tak, ziomeczku, rzucam wersji pod tematy. A ty najwyżej możesz wracać do kraty. I tyle, i co tam pytałeś o autobusach, ziomeczku? Teraz radzę tutaj z buta, bo ty wrócisz tak do domu. Ale nie wiem, czy wrócisz tutaj. Dobra, było o autobusach wcześniej. W tramwajach Norek cię łapał, też tej. Karol Krawczyk, wjechałeś, gdzie był mandat? Gdzie był mandat? I gdzie był mandat? Tramwaj 13. Ile masz lat? Może 14. Złotych portfelu? Może 15. I dobra, weź to wypierdalaj właśnie! Dzięki za hałas, lekka cała, ale jedna, która jest pała, która się tu ledwo dostała. Dobra, żona, kurwa, napierdalaj! Jaki tramwaj teraz rzucę, bo nie pamiętam, bo tramwaj 13 to jedyna szansa, żebyś wszedł w 13. I to jest proste, ziomeczku, weź się zastanów, bo będziesz później musiał lizać mi po kolanach. I to jest opcja grana, pijam się, mam punchline, ziomeczku, musisz go tu stworzyć, ale ziomeczku, muszę go najpierw ułożyć. A tak w ogóle, ziomeczku, zrobimy ci tu licytację i mam rację, a punchline'u rzucam więcej. Najwyższy, ten no name. Czy może ten niższy?
najwyższy po mojej prawej ten gysu. To może ten teges jury zdecyduje, kto w końcu. Lewa, no name, prawa gysu. Raz, dwa, trzy. Stop! Ja? No name. Tak, no name. Dziękuję.